Wolontariusze młodzieżowego strajku klimatycznego chcą, aby Nowy Sącz był bardziej zielony i bardziej przyjazny. Do swojej inicjatywy chcą zaangażować także mieszkańców. Właśnie ruszyły konsultacje mające na celu ustalenie miejsc, gdzie zieleni brakuje. Chcemy, aby mieszkańcy Nowego Sącza zgłaszali się do nas z potrzebami, gdzie taka zieleń miejska jest potrzebna, gdzie potrzebujemy łąk kwietnych, gdzie potrzebujemy drzew, a także jakie gatunki byłyby najmilej widziane, bo nie chcemy, żeby to był tylko głos nas jako młodzieży zajmującej się tym, ale żeby każdy nowosądeczanin, nowosądeczanka mogli powiedzieć, gdzie tak naprawdę ta zieleń miejska jest potrzebna. Aby wyrazić swój pogląd, podzielić się pomysłem, bądź po prostu wskazać miejsce, gdzie brakuje miejskiej zieleni, wystarczy kontakt za pośrednictwem Facebooka lub wiadomość mailowa. Najlepiej zrobić to poprzez napisanie na naszą stronę na Facebooku Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Nowy Sącz lub poprzez wysłanie nam informacji na ten temat na nasz adres mailowy. Adres mailowy to jest msk.nowysacz@gmail.com. Konsultacje, jak przekonują członkowie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, będą pomocne w wypracowaniu pewnych wniosków. Te z kolei znajdą odbicie w przygotowanych projektach, które zostaną przedstawione władzom miasta. Będziemy składać projekty do inicjatywy obywatelskiej, a później jeszcze do budżetu obywatelskiego. Dlatego jak najbardziej chcemy, żeby to był projekt uwzględniający potrzeby wszystkich w Nowym Sączu. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ma doświadczenie w składaniu podobnych projektów. W roku ubiegłym jego członkowie złożyli aż 10 wniosków do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Wygrały 2 – montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 3 i powstanie łąk kwietnych na osiedlu Barskie. Chcielibyśmy zaprosić dyrektorów szkół i społeczność szkolną do zgłaszania się do nas. Jeżeli by chcieli razem z nami nawiązać współpracę i żeby rzeczywiście tak szkoła podstawowa nr 3, żeby się te panele pojawiły, żeby one nie tylko przynosiły oszczędności szkole, ale też w pewien sposób pokazywały młodzieży i dzieciom, że rzeczywiście budowały tę świadomość na temat odnawialnych źródeł energii, to zapraszamy do zgłaszania się do nas. A konsultacje w sprawie Zielonego Nowego Sącza potrwają najbliższe 2 tygodnie.